Halo, halo, witam serdecznie w 21 odcinku z serii No Rest for the Wicked. No i w dzisiejszym materiale po raz kolejny przejdziemy na bezimienną przełęcz, która z tego co rozumiem może być jednak trochę zmieniona w porównaniu do tego co wcześniej widzieliśmy. A przy okazji wykonuję misję Syreni Śpiew, misja całkowicie poboczna. Muszę odnaleźć gniazdo syren w więzieniu na bezimiennej przełęczy. Więc zobaczymy. Stawiałbym również, że lokacja się nieco jednak zmieni, tak jak to było wcześniej w poprzedniej lokacji wstępnej, jak się ona nazywała? Ten fort marynarzy chyba, wcześniej go eksplorowałem i tak to właśnie wygląda, że teraz po zmianie, jeżeli zobaczymy na mapę, no to rzeczywiście lokacje są zaznaczone na czarno, co zwiastuje, że są jednak spore nowości na tych miejscach. W takim razie nie wiem, przejdziemy sobie i już od razu widzę pierwsze nowości. Patrzcie na to, Ani. O nie, jeszcze przeciwnik szalony. Już go widziałem wcześniej, on jest dosłownie przerażający. Nie wiem na czym on polega. Tylko, że potrafi czasami tak przytłoczyć. Dobra, może go zaraz przebijemy, ale... To jest jednak ciężki przeciwnik. Jeszcze na dole się potrafi zrespić czasami? Na innym piętrze? No, zawsze mogę na niego zaskoczyć, niech będzie. Trzymaj hita i tyle. No, dosyć mało przyjemny wróg. Jak pierwszy raz byłem w tym miejscu, to mnie całkowicie one-shotował. I patrzyłem potem na powtórkach własny gameplay, czy może go rzeczywiście po czymś odnaleźć w trakcie eksploracji świata, ale raczej nie ma żadnej opcji. Więc to jest naprawdę tajemniczy przeciwnik. Dobra, otwieramy. No, jakieś dodatkowe surowce. W każdym razie liczyłbym na jakieś nowości, prawdę mówiąc. O, na przykład tędy wóz wcześniej nie był dostępny na środku drogi. Tak jak w pierwszym miejscu. Będą jednak spore pewnie zmiany. Może odblokowujące nawet całkowicie nowe przejście, więc zobaczymy. Jeszcze jakiś kusznik dosłownie z pleców, chwila, moment. Wrogowie są w całkiem sporej ilości. Gdzie ja w ogóle jestem? Już się nawet nie widziałem przez chwilę. Zaraz ich wszystkich zatwimy, ale jak sobie widzicie, trochę to może potrwać. Ten przeciwnik pamiętam, że posiadał combo z dodatkowym atakiem i wtedy jesteśmy bezpieczni. Po tym pojedynczym ataku, wspaniale. To jak potrafi jeszcze raszować? Kurde, chwila, moment. Aż się nie spodziewałem. Dobra, nareszcie wszyscy załatwieni, przy okazji jakieś wartościowe materiały. No co, teraz może szybciej przekspić jednak. Już wrogowie na o wiele wyższym poziomie niż to co wcześniej było dostępne, ale... No walki są jednak trochę trudniejsze. Więc w takim razie muszę poszukać nowych lokacji, zobaczmy czy coś się rzeczywiście zmieniło. Jest na przykład jakaś drabina, ale tak samo to wcześniej wyglądało, więc niestety więcej już nie mamy. Ślepa uliczka. Nie, chyba będę musiał wrócić jednak do wykopalisk, z tego co rozumiem. I może tam będzie coś rzeczywiście nowego, wartościowego, przynajmniej w postaci
gniazda syren, co właśnie poszukuję. Dobrze. Kto pierwszy zaatakuje, ten wygrywa. No nie wiem, idziemy na ekspienie. Czy te syreny mogą się gdziekolwiek znajdować w okolicy, czy jak? Jaki zwinny chwila moment. Aż bym sobie broń ulepszył. A jeszcze co mnie interesuje, bo widziałem, że jakiś patch też wleciał, całkowicie nowy. Czy istnieje już opcja, żeby wokoło przewracać całą wajchą? Teraz się przekonamy, bo wcześniej było to całkowicie zbugowane i nie dało rady. A dalej tak jest, co jest? Chwila, moment. Jeszcze zobaczmy w przeciwną stronę. A czyli dalej to jest, dobre. Czyli okazuje się, że patch niczego nie naprawił, no to średnia sprawa. Dalej nie można było chyba łamigłówki rozwiązać, a można wskoczyć na belkę? Tego buga naprawili? Też nie naprawili, okej. Okay. Widziałem w patch notach, że podobno wszystko jest naprawione. No jak sobie widzicie. Nie do końca. A co z tym kolesiem, co się dzieje? Come on! Lodołamacz. Może są to jakieś rzeczywiście wartościowe przedmioty? Zobaczmy. 38 obrażeń, ale musiałbym mieć 42. Magii? Nie, no obecnie mam 11, 30 levelów musiałbym podejść w to. Nie ma w ogóle opcji. Ile bym musiał expić. To jest bardzo fajny materiał. Jedynie 21 levelu potrzebuję, 5 levelów i w zasadzie tyle. Ale trochę jeszcze muszę podexpić. 5 levelów to jednak się wbija. Trochę dłużej. Dobra, zobaczmy jak tam syreny, bo podobno one mają jakieś gniazdo nieopodal. Co jest, kurde? Nie można doskoczyć tak? Niedobrze. No akurat syreny znajdują się na każdym kroku, więc być może jesteśmy blisko właśnie misji konkretnej. Dobra, mordujemy od góry. Jeszcze się oczywiście kolejne wyklują. No to można o wiele szybciej przeekspić, bo wrogowie są w większej ilości. Kurde, co się dzieje z kamerą? Nic absolutnie nie widać czasami. Pod konkretnym kątem. A, to jeszcze jest bohater w więzieniu, on się jednak nie wydostał? Co jest z tobą? Uratowałem cię. Look at all this carnage. The dead become the living. The living, the dead. How miraculous. Which do you think came first? Uratowałem kolesia, ale on nie chce chyba wracać jednak. No cóż. Jak tam chce. Nie będę go zmuszał.
O, śmiertelnie poważny przeciwnik w postaci syreny. I pościg zaktualizowany, syreni śpiew. Zaraz, ale chyba nie do końca. Wszystko zostało załatwione. Zobaczmy po raz kolejny aktywności. Zniszcz gniazdo syren. No jeszcze nie jest dokończone. Myślę, że to gniazdo będzie się czymś charakteryzowało, ale z tego co rozumiem, muszę po prostu wszystkie syreny załatwić tyle. No, przy okazji jakaś notatka. Za pierwszym razem jej nie widziałem i misja wykonana. Syreni śpiew, wspaniale. Wytrzymałem tak długo jak mogłem. Przepraszam, Tobias, zaczynam to czuć. Czarny deszcz w mojej głowie. Myśli zamieniają się w krew. Skóra zamienia się w oczy. Nie przychodź tutaj, twój Barrow. Okej, czyli misja wykonana, jeżeli chodzi o same syreny. Ale wydaje mi się, że możesz jakieś byłyby dodatkowe nowości w świecie. Tak jak było w pierwszej krainie, były zmiany wprowadzone, no to być może tym razem będzie podobnie. Więc postaram się jeszcze pochodzić po świecie, jeżeli znajdę jakieś nowości. To zaraz wam je przedstawię. O, na przykład tędy, co jest? The stones and timber abandoned in the quarry will not be wasted. Nor the labor of these fallen men and women. All of us put to use. And you, Serum. I hope your humiliation has not broken your spirit. My faithful say you scurry to and fro over the island. Don't be surprised. God's many eyes keep watch on everyone. Why shouldn't we? No rzeczywiście coś zaczęli budować, nie wiem, czy jakiś taran, czy co? W ogóle dałoby radę wskoczyć na to wszystko do góry. Zaraz się przekonamy, może to jakieś wartościowe surowce. Chwila, moment. Wydaje mi się, że byłyby jakieś warte zachodu nowości. Mogę gdziekolwiek wskoczyć, kaman. Zbyt wysoko jest dosłownie wszędzie. Co oni w ogóle budują? Z tego co rozumiem, jakiś taran. Chcą się dostać do miasta świętych, czy jak się ono nazywało. Wow, coś... Chwila, moment. Nie, tego już nie zamierzałem zrobić, prawdę mówiąc, czyli po prostu wyszedłem poza mapę i tyle. No dobra. To było ciekawe, bo jeżeli bym zawalił, to co wtedy? Jeżeli bym wyszedł poza mapę. Let me tell you a story, Serum. If you've come to keep me company. So... There's two fish swimming in the sea, right? And one says to the other, I'm hungry. And the other, he wants to be a pal, so he goes looking. And when he comes back, he says, there's some tasty looking moss in that cave over there. So the first fish goes to the cave, eats the moss, but says, he's still hungry. So his friend finds him another cave. He says there's some little white crawlies inside. The first fish goes in, eats the worms, says he's still hungry. So his friend finds him one last cave, says it's right over there. And the first fish swims. But this cave's got an eel in it. And the eel gobbles the fish right up. And the other fish says, there, now you're not hungry. Not any, because that's what friends are for. Czy to jest jakaś misja, nie? Czy ma zaznaczony znak nad głową? Maybe there's a world where you and I make things right. But it's not this one. Mamy jakąś aktualizację misji, cokolwiek. Zadanie aktywności syreni śpiew jest wykonane.
Odrodzenie sakramentu, to tam jakieś inne zadania. Ale to raczej nic się nowego nie dowiedziałem. Co się dzieje? W ogóle mamy bossa w tym miejscu? Jakim sposobem? To dziwne. To, że na stan obecny, to morduje go na 3 hity. Ciekawe. To jakieś losowe bossy się respią w tym miejscu, czy o co chodzi? Tego się nie spodziewałem i... Nie, mamy standardowe przejście. Nie wiem, chyba nic tu po nas. Okej, widzieliście taki trik? Nie wiem, czy w taki sposób należało to wygrać, ale udało mi się odblokować całkowicie nowe tereny. Z tej oto strony zobaczmy. Oj, nie jestem pewien, czy na tym polegała wizja twórców. Nie, czyli też nie ma opcji, żeby dalej się przedostać. Kurde. Ciężka sprawa. Czy ten dungeon naprawdę jest zablokowany? Nic tu nie mogę już wykonać więcej. Ajajaj. Myślę, że całkowicie nowe tereny odblokuję. Bo w sumie jeszcze widziałem, że nad wodospadem jest kolejna interesująca nowość. Że tam jacyś przeciwnicy się znajdowali. Nie, może jakoś tędy jeszcze? Postaram się jeszcze do takiego jednego dungeonu przeskoczyć. Może tam by coś było. Teraz się przekonamy. Jeżeli ten dungeon też będzie zablokowany, to już nie ma dosłownie innej opcji, bo wszystko inne sprawdzałem. Zobaczymy. A nie widzę niestety żadnych zmian raczej. Dobra, wszystko do wzięcia. Nie, to jest zablokowane już. Ciekawe. Tu wejdę do góry, też nie ma żadnych nowości. Kurde, ale dziwna sprawa. Bo dosłownie nade mną jest wodospad przeogromny i nad tym wodospadem są na przykład jacyś przeciwnicy na nowych terenach, na których mnie nie było. Widziałem to tylko i wyłącznie z daleka, ale... Nie ma żadnej opcji, żeby się przedostać. Nawet jest pewna drabina, która wcześniej była dostępna z tej strony. To jest drabina, ale nie mogę do niej w żaden sposób doskoczyć. To jest naprawdę tajemnicze, nie wiem, o co może chodzić twórcom. Dobra, chyba już wiem, na czym polega sprawa od twórców. Wydaje mi się, że... Ten dungeon, w którym jesteśmy na mapie w tym miejscu, będzie prowadził po prostu do góry i to będzie w przyszłości jakoś do odblokowania. Bo chodziłem jeszcze przez pół godziny, ale nie znalazłem żadnych innych ścieżek. Więc raczej na stan obecny droga jest całkowicie zablokowana. Więc w sumie w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy odcinek, bardziej pod eksplorację świata. O, jeszcze udało mi się poza mapę wyjść. Chwila, moment, co jest? Nie wiem. Gdzie ja wchodzę? Czasami naprawdę jest to niesamowite. Wydaje mi się, że można jednak poza mapę wyskoczyć niejednokrotnie. Więc tak, dzisiaj zakończę materiał. Jeszcze będzie jeden odcinek zapewne. Postaram się do tego endgame'u jakkolwiek podejść i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle. Ja się z tym żegnam. Jutro.